Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie Infinity Deer, czyli gra o nieskończonych jeleniach, które mają przejść przez drogę, czyli taki klasyk, powiedzmy, w odnowionej wersji, której aż klika się myszką. Tak, miałem się wziąć na tę grę kiedyś, dawno temu, ale zapomniałem o niej. Teraz przyznam się szczerze, że przypomniało mi o tym, bo nagrał ją większy youtuber, taki jak Markiplier. I cóż, zobaczymy, jak ja sobie poradzę w tej grze. Już, lecimy naszym łosiem przez ulicę, gdzie jest przejście przez... No i się rozjebałem na nim. Tak pięknie się rozwaliłem, zobaczymy tutaj co, jakie znaczek są. Znaczki, jeszcze bardziej nam się przewaliło. Okej, okay. Mamy wyjście tutaj, czyli skoro tutaj nie było tej dziury, to... Gdzie jest... Znowu się rozpięciłem, nie wiem gdzie jest totalnie dziura. Okej, okay, dawaj, replay, już chcę replay. Gdzie jest jakiś, gdzie jest ten, ta meta? W takim razie... Jak widać, farta mam do tego przechodzenia tych wszystkich dziurek. Niezbyt. Okej, lecimy. Gdzieś musi być dziura w tym płocie, żebym mógł przez nią przejść. Szkoda, że nie mogę jakoś zobaczyć bardziej. O, jest dziura. Okej, auto sobie w ogóle przejechało w prawą stronę gdzieś. Gdzie jest kolejna dziura? Do lasu? Okej, zaciało mi grę. Zaciało mi grę, ponieważ kliknąłem poza nią. Świetnie, ale już, dobra, przynajmniej już wiem, gdzie są nasze dwie dziurki, z którymi musimy przejść. It's a never ending party and you've invited. Czyli mamy tak naprawdę 5 żyć, w których mamy przejść jak najdalej tym naszym głosiem. Jak widać, na razie mi się to nie powiodło. Okej, okay, lecimy tutaj szybko, teraz nam wychodzą jakieś te dziurki. Okej. Gdzie jest dziura kolejna? Tutaj, teraz. Przelecimy, gdzie jest dziura? Jest! Przyszliśmy pierwszy z leveli. Mamy to, pierwsza ulica, znaczy dwie ulice zostały przejśnięte. Pierwsza autostrada, okej. Okay. Lecimy tutaj, zobaczymy gdzie są dziury. Tu już jest szersza ulica. Tu jest dziura! Okej, okay. Gdzie jest kolejna dziura? Gdzie jest nasz... Znowu nie trafiłem w ekran. Gdzie jest nasz łosiek, który mógłby uciec przed naszymi autami do lasu? Dobra, nawet jest! Drugi level, Deerific. Mamy kolejne punkciki, ale mało punktów zdobywamy względu na to, że teraz nie tańczę w ogóle z autami. Czas na to, aby z niej potańczyć. Lecimy teraz na ulicę i potańczymy sobie trochę z autami, pozdobywamy punktów tak, żeby coś sobie zareprezentować, tak? Coś musimy pozdobywać, to nie jest tylko, nie tylko chodzi o to, aby sobie, no cóż, przejść przez tą ulicę, szeroką ulicę, autostradę, kurna, pewnie jakaś amerykańska, na pewno nie polska, bo jest w bardzo ładnym stanie. Czekajcie, gdzie jest dziura? Okej, tu jest dziura, więc szybko przechodzimy przez nią i mamy kolejny level za nami. Ja tego nie zrobię, ja to zrobię wszystko. No dawajcie, lecimy dalej. Lecimy. Potańczmy sobie na ulicę jak szaleni, bo zobaczcie jaki mamy tutaj pole do popi... Su. Miałem nadzieję, że nasz jelonek, łoś czy kuna... nie pamiętam jak się nazywa w ogóle to zwierzę, łoś, jednorożec... kurna... Jednorożec to nie jest na pewno, to jest... Jeleń, o to jest jeleń właśnie, deer to był jeleń. Zobaczcie jak on sobie pięknie skacze, jak macha sobie tym swoim kubraczkiem, z tym swoim tyłeczkiem i masakruje wszystkich lewaków na naszej drodze. Znaczy jak tutaj masakra, miała być masakra pomiędzy autami, a nie z naszym ciałem, łosiu. Głupi łoś, jeleń nie łoś. Ja pierdzielę. Tyle nas na tego, podobne tego typu zwierzęta, że aż Cwaniak nie potrafi ogarnąć i przypiernić się małego malucha. Mam nadzieję ogólnie, że jestem totalnie zmutowany na TS-ie. Bo jak nie, to trochę tak mają teraz gadanie ludzie na TS-ie ode mnie. Jestem wyciszony, prawda? Nie połkują mnie, więc chyba jestem wyciszony. Lecimy dalej jako jelonek. Co smardziat, głupi tir. Unikamy wszystkiego, co tutaj nam nie odchodzi. Skaczemy jak piękna galopka, antylopka i w ogóle. Ciekawe, czy w ogóle te gra ma jakieś... ending, że tak powiem, czyli na przykład po iluś tam levelach jest po prostu koniec. Jeżeli nie, to będę musiał, zobaczymy do jak dalekiego etapu nam się uda dojść z iloma punktami. Okej, przechodzimy tutaj, teraz przechodzimy tutaj szybko. Jelonek na pałę, biegasz kurna, tańczysz jak szalony. Ruda tańczy jak szalona. 10 tysięcy, zaraz będziemy mieli i zgona. Okej, 14 500 punktów, nie wiem w ogóle co znaczą te liczby, czy jak to mógłbym nazwać. Okej, unikamy wszystkich aut na drodze. Gdzie? Tu jest dziura. Okej, pięknie, gdzie jest kolejna dziura? Czyli gdzieś w tę stronę, gdzieś na pewno w tę stronę. Musimy gdzieś uciec. O, jest dziurka. Centralnie pod koła tego poloneza, czerwonego poloneza, który zmija. O Jezu, jeszcze drugi nam wyjechał centralnie w zadek. Okej, okay, czyli musimy powtarzać, musimy tutaj przy tym.
Wanie. Czyli zdobyliśmy ile punktów? Naszym rekordem będzie ile? 16560 punktów. Okej, okay, tak mi się wyda. Czemu są króliczki? Mam teraz przeprowadzać jeszcze króliczki za mną? Czy wy sobie kpicie? Okej, okay, to króliczki przeprowadzamy, zobaczymy jak one będą wybuchały na ciałach tych wszystkich aut. Dawajcie króli. Pieręczyłem się po prostu w auto, które stało sobie na poboczu. To było bardzo genialne, cwaniak. Cwaniak, okej, okay, lecimy, lecimy. Zobaczymy gdzie teraz, jak teraz daleko nam się uda dojść. Do jak wielopasmowej ulicy. No bo jak szybko się wypierniczę, bo raczej do tej pasmówce nie... Nie dotrę do tej szerokiej. Okej, okay, dawajcie, lecimy dalej. Lecimy dalej z tym, z tymi przechodzeniem. O, tu jest tak. Tutaj przechodzimy tędy. Tu jest dziura kolejna. I kolejna dziura, żeby wyjść. Jest na pewno z drugiej strony, czyli... unikamy wszystkich. Tutaj jest! Udało się. Ktoś mi wszedł z TS-a, może go bardzo denerwowałem, może jednak mnie słyszą. To by nie było fajne. Ale lecimy, lecimy na Szczecin. Lecimy, lecimy kurwa na Szczecin. Gdzieś tu skaczemy teraz jednak. Może tutaj skaczemy. O Jezu, uniknął! No i nie uniknąłem. Nie uniknąłem naszym jelonkiem tego tira, który nadjeżdżał z lewej strony. Okej, okay, teraz unikamy wszystkich polonezów. Unikamy tutaj tirów. Polonez jeden, tir drugi. Polonez! Kurwa, pierdolona syrenko! Czy ty musisz mi się wpierniczać centralnie na dupę, kiedy chcę przebiec? Okej, okay, dawajcie. Dawajcie, lecimy. Panie. No i dostaliśmy w pierdy. Dostaliśmy w pierdy, ale to wiecie. Zobaczmy, ile punktów będzie tym razem. 7360 punktów, czyli na pewno mniej niż w poprzedniej próbie. I cóż, to było na tyle w tej grze. Jeżeli chcecie sobie poprowadzić własny wynik, macie link w opisie, który już sobie nawet go zapiszę do przeglądarki, żeby zapamiętać. I cóż. To było na tyle w tej grze, ja się z wami żegnam. Zaczynam w kolejnych odcinkach i nie zapominajcie o tym, że na dniach wbija Q&A, więc możecie wbić do poprzedniego filmiku i rzucać tam pytaniami. Siemanko, peace, yo!